Cześć, siomanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na budowie, a dzisiaj tak na szybko zrobię Wam podsumowanie po 2 latach pobytu w Polsce. Krótko, bo ja robiłem takie obszerne podsumowanie już rok temu. Moja żona też robiła podsumowanie na tym kanale, więc pozwólcie, że sobie siądę. Więc to podsumowanie wtedy było dosyć obszerne. Teraz zrobię takie podsumowanie na spontanie. Nie przygotowywałem się do tego, więc takie moje krótkie odczucia. Nie będzie to, tak jak powiedziałem, długie podsumowanie, bo większość rzeczy powiedziałem rok temu, jak robiłem podsumowanie roczne. No i to w ogóle to już na pewno będzie ostatnie podsumowanie. Już więcej tych podsumowań nie będę. Minęło 2 lata. Cały czas gdzieś tam w kanale będzie się przetaczał ten temat reemigracji, póki jeszcze będę miał coś do powiedzenia. Ale tak jak powiedziałem, w którymś z odcinków stopniowo mogę od niego odchodzić, no bo temat jest coraz mniej aktualny. 2 lata to już jest sporo czasu od mojego powrotu do Polski. Najlepiej takie rzeczy opowiada się na świeżo. Po roku też jeszcze ma to tam sens. No bo można różne jeszcze ciekawe rzeczy powiedzieć, różne spostrzeżenia. Od razu po powrocie wszystkiego nie zobaczycie, tylko często musi minąć jakiś dłuższy czas, żeby móc to wszystko dobrze ocenić ze swojej perspektywy. Może jeszcze zanim zacznę Wam opowiadać o tych 2 latach w Polsce, no bo ja nawet nie wiem, którego dokładnie wróciłem, czy to było 2 czy 4 lipca. Nie wiem, czy przypadkiem 2 lipca nie byłem ostatni dzień w pracy, a 4 lipca, znaczy powinienem być, bo ja jeszcze urlop wykorzystywałem, a 4 lipca chyba, z tego co pamiętam, wróciłem do Polski, ale mogę się mylić. Jeszcze tylko krótko, co tutaj się dzieje na budowie może przy okazji. No i w następnym odcinku zrobimy już podsumowanie kosztów, bo znowu się tego nazbierały. Normalnie kasa idzie tysiącami. Znowu się nazbierało. A nie chcę też Wam na przykład mieszać na przykład elewacji z podłogami, z posadzkami, tylko staram się to robić tak jakby etapami, te podsumowania kosztów. No bo dlaczego chcę to zrobić teraz? No bo jutro już, słuchajcie, przyjeżdża steropian na elewację. Reszta rzeczy dojedzie później, kleje, siatki i wszystkie inne rzeczy, które będą potrzebne, grunty, nie grunty. Jutro przyjedzie steropian. Zobaczycie, co to za steropian wybrałem, jaką lambdę. Powiem Wam dlaczego. Zasięgałem opinii różnych ludzi, którzy się na tym znają. Więc co nieco się o tym dowiedziałem. Wszystko to, co będę mógł Wam przekazać, to Wam też powiem w następnym odcinku. Znaczy następny odcinek to pewnie będzie podsumowanie kosztów, a jeszcze następny pokażę Wam te materiały, które kupiłem i dlaczego akurat takie. Elewacja to jest też dosyć ważna rzecz, robi się ją przeważnie raz w życiu. No i powinna być dosyć dobrze zrobiona. Dobra, to jeszcze tylko tak na szybko pokażę, co się tutaj zadziało na budowie. Może od najmniej istotnej dla mnie rzeczy. O, tutaj macie ubytki. Mianowicie tam zostało to przyłączone do tych kominków wentylacyjnych. Tutaj. I na drugi w garderobie. O, tutaj jest nawet lepiej widać. To się jakoś, nie pamiętam nawet jak to się nazywa. Hydraulik to chyba tak potocznie mówią na to ogonki, ale to ma jakoś tam swoją nazwę. Ja oczywiście jej nie znam. Dobra, to jest najmniej akurat istotna rzecz. A słuchajcie, tak. Nie wiedziałem, czy robić odgromówkę, czy nie robić odgromówki. Jednak zdecydowałem się ją robić. Tutaj już to akurat będzie mi elektryk robił. Tutaj macie różne tam materiały do tej odgromówki potrzebne.
A, no i pewnie jak już możecie od razu sobie zobaczyć, no to jak już jestem tutaj, woda już jest podłączona. Wodomierz. Jest. Woda też jest. O, puszczę tylko delikatnie, bo po co ma się lać? Zakręcam z powrotem. W każdym bądź razie woda już jest podłączona. Udało się mimo pewnych trudności, ale jest już to ogarnięte. Tutaj to Wam pokazywałem, że uzbroił mi elektryk skrzynkę. Tutaj w ogóle już zaczął robić tą odgromówkę. O. To jest ta rurka, można sobie zobaczyć. Znaczy to jest rynna, tutaj obok jest ta rurka. Oczywiście to nie jest skończone. Z czterech stron tak jest zrobione, tutaj z tej strony. Też i tam jeszcze z dwóch stron, po drugiej stronie. Domyślam się, że ten drut będzie wpuszczony w te rurki i będzie przeciągnięty przez dach. On mi mówił, że on to tak, oni tak to zrobią, że będzie to praktycznie niewidoczne. Kolejna rzecz, która będzie robiona lada dzień, a już zobaczcie, tam przydomowa oczyszczalnia ścieków czeka sobie w garażu. Razem z rurami już tam nie będę szedł, bo to i tak będzie dosyć dobrze, powinno być widać. Tutaj dzisiaj mi przywieźli piach i tłuczeń 31,63, czyli tam plus minus między 3 a 6 cm. Ile tego? 20 ton tłucznia i 20 ton piachu. Za to już zapłaciłem, za ten tłuczeń i za ten piach, a za przydomową oczyszczalnię ścieków dopiero będę płacił i za wykonanie, więc następne podsumowanie kosztów to zrobię już przyłącza wody, tą przydomową oczyszczalnię ścieków, wszystkie koszty, które do tej pory nie podawałem, a trochę też się ich nazbierało, więc Wam przedstawię te wszystkie koszty. No i dobra, przechodzimy do tematu odcinka. Sorry, że troszeczkę jak zwykle się rozgadałem, minęło już 8 minut. Podsumowanie 2 lat w Polsce. Ci, co mnie na pewno oglądają, to wiecie, że ja z powrotu jestem zadowolony, nawet bardzo zadowolony. Nie zamierzam tego ukrywać. Oczywiście nie wszystko jest super, bo nigdy nie może być idealnie, zawsze coś człowiekowi przeszkadza. Ja żałuję, tak jak mówiłem już to nieraz w odcinkach, że ja żałuję, że nie wróciłem wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że w przeciągu 2 lat zacząłem oszczędzać lepsze pieniądze niż oszczędzałem w Anglii. Zacząłem lepsze pieniądze zarabiać, co za tym idzie oszczędzać, a mimo wszystko tutaj mniej wydaję. Tak, mieszkam teraz, nie płacę za wynajem, nie mam kredytu, ten dom jest budowany bez kredytu i tak najprawdopodobniej zostanie, że dom będzie bez kredytu. Wszystko na to wskazuje. Mieszkam obecnie z rodzicami, moi rodzice też w maju już na stałe wrócili do Polski. Mieszkam teraz z rodzicami, ktoś tam, piszecie mi komentarze, że to nie jest miarodajne, bo ja nie płacę czynszu i tak dalej. No słuchajcie, nie każdy w Polsce płaci czynsz, nie każdy w Polsce ma kredyt. Dużo ludzi w jakiś inny sposób postawiło swoje domy, na przykład dostało kasę od rodziców albo posprzedawali działki. Mało jest takich osób, którzy się dorobili własnymi rękami. Będąc w Polsce, nie będąc za granicą, ja akurat za granicą się dorobiłem większości z tych pieniędzy, ale mało jest takich ludzi, którzy pracując w Polsce postawili dom bez kredytu, ale aczkolwiek są tacy, uwierzcie mi, że są tacy, którzy nie dostali nic od rodziców, żadnych spadków, nie posprzedawali działek, nie byli za granicą.
Po prostu gdzieś też im się w życiu przywalciło, pootwierali jakieś swoje biznesy. I tyle w temacie, da się to zrobić. Ale no nie oszukujmy się, nielicznym jest to dane. Nie płacę czynszu, mieszkam jeszcze u rodziców, którzy niedawno wrócili w moim domu rodzinnym, bo po co miałbym płacić czynsz, po co miałbym wynajmować mieszkanie, skoro nie muszę tego robić, dzięki temu mogę zaoszczędzić więcej pieniędzy i przeznaczyć to na budowę tego domu. Pod ostatnim filmem od razu prostuję, bo tam pisaliście, że ja w Anglii mieszkałem z rodzicami i dlatego mogłem zaoszczędzić tyle pieniędzy przez 7 lat. Chociaż ja nie uważam, że to jest jakaś nie wiadomo jak duża kwota. Uważam, że nawet są ludzie, którzy oszczędzają więcej przez taki okres czasu. I ja tylko ostatnie 7 miesięcy mieszkałem z rodzicami i pierwsze chyba 5 miesięcy, jak przyjechałem. Potem wynająłem flata i przez 6 lat mieszkałem we flacie, czyli płaciłem za wynajem 425 funtów miesięcznie. Wtedy to było tanio, w tym momencie za to w Telford możecie sobie wynająć pokój. A nawet, no widziałem takie ceny, tam 110 funtów tygodniowo za taką małą klitę, za pokój w Telford. Więc wtedy to były jeszcze dobre pieniądze. To był też zwykły flat. Była tak jakby taki sypialnia, salon, łazienka, kuchnia. Ale mówię, przez 6 lat wynajmowałem dom, także ci, co tam piszą, że przez cały czas mieszkałem z rodzicami, to jest nieprawdą. Piszecie też, że jestem na garnuszku u mamusi, też to jest nieprawdą, bo oczywiście ja nie płacę za czynsz, bo nie muszę, ale oczywiście wszystkie opłaty, na wszystko się składamy. Za wszystko płacę, prąd, węgiel, bo tam jest piec na węgiel, gaz, taki wiecie, w butle takie do gotowania, bo tam jest kuchenka taka na gaz. No co, woda, no za wszystko, wszystkie opłaty ponoszę. Oczywiście jedzenie robię sobie sam, mama mi nie gotuje, gotuje mi żona. To tak tylko miarą takiego sprostowania. Ja jestem naprawdę zadowolony z tego powrotu. Nie wiem, może mi się udało, może ja mam w życiu szczęście. Dużo ludzi mi mówi, że ja mam ogólnie szczęście w życiu, że jestem dziecko szczęścia, w czepku urodzony. Coś w tym może jest. Na pewno szczęściu trzeba w życiu pomóc, jak to się mówi. Ja myślę, że nawet jak mam to szczęście i część rzeczy zawdzięczam szczęściu, to nie robiąc siebie Bóg wie kogo, ale część rzeczy zawdzięczam po prostu samemu sobie i to jak starałem się pokierować i staram się kierować tym życiem. Ja nie jestem alfą i omegą, nie jestem pozbawiony wad. Oczywiście każdy ma swoje wady. Jedni po prostu lepiej, inni gorzej umią pokierować swoim życiem. Myślę, że dosyć mi się to na razie w miarę dobrze udaje. Ale oczywiście to jest tylko moje subiektywne zdanie. W Polsce, jak to w Polsce, po pierwsze musicie mieć swoje mieszkanie, bo przy dzisiejszych cenach oczywiście możecie wynajmować dom, ale to są koszty dosyć duże. Dzisiaj zwykła kawalerka to potrafi być koszt 2-2,5 tysiąca złotych za miesiąc wynajmu. Sąsiad akurat zaczął kosić trawę, ale mam nadzieję, że będzie mnie w miarę dobrze tutaj słychać. Więc jeżeli ktoś chce wrócić do Polski, to ja uważam, że albo powinien mieć swoje mieszkanie, albo powinien mieć odłożone na to pieniądze. Bo z kredytem ludzie mają ciężko i część ludzi naprawdę no wegetuje z tym kredytem. Większość pensji potem idzie na kredyt. Nie każdy też zarabia kokosy. Jest dużo takich ludzi, którzy zarabiają 4000 zł netto. To dzisiaj w Polsce nie są duże pieniądze, uwierzcie mi. Wszystko jest dosyć drogie. Więc tak to wygląda. W Polsce też zrobiło się już drogo. Ostatnio byłem w szoku, bo 20 zł zapłaciłem za majonez winiary, taki największy, jaki jest na rynku, co prawda, dostępny. Nie wiem, ile tam jest pojemności.
czy 1000 ml, czy 1000 gram, nie wiem, czy to jest na mililitr, czy na gramy, ale taki największy słoik, jaki jest. Ale byłem w szoku, bo 20 zł to jest bardzo dużo, mi się wydaje, za taki słoik majonezu. Także nie ma co ukrywać, ceny są wysokie, ale mi się i tak w Polsce żyje lepiej, niż mi się żyło w Anglii, bo zacząłem znacznie, może nie znacznie więcej, ale no jednak więcej zarabiać. Te ceny nadal są niższe w Polsce niż są w Anglii, bo w Anglii nie jest tak, że tylko w Polsce jest drożyzna i te ceny idą w górę. W Anglii też jest duża inflacja i też ceny idą w górę, więc na tej samej zasadzie to działa. Co mogę powiedzieć? Na pewno dlaczego też żałuję, że wcześniej nie wróciłem do Polski. A to dlatego, że w momencie mojego powrotu ceny już wystrzeliły w górę materiałów budowlanych. I jakbym na przykład wrócił dwa lata temu, to uwierzcie mi, że ten dom by mnie może nie połowę kosztował, ale 30-40% mniej postawienie tego domu i tego garażu by mnie kosztowało, niż kosztuje mnie to obecnie. I chociaż na przykład styropian potaniał względem zeszłego roku około 20%. To już jest przy na przykład tego styropianu, który ja kupiłem na elewację, 120 paczek na dom i chyba 42 paczki na garaż. To już jest tylko kilka tysięcy złotych oszczędności, skoro ten styropian potaniał o 20%, ale i inne materiały poszły w tym czasie w górę. Także ceny te niestety uważam, że nie spadną. Na pewno w najbliższych latach nie spadną, a wręcz będą szły nadal do góry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co jeszcze miałem powiedzieć na temat tego mojego powrotu do Polski? Cóż, pracę mam drugą i na razie nie zamierzam jej zmieniać. Jestem zadowolony z tej pracy. Po godzinach mamy swoją działalność gospodarczą. Lakierujemy samochody, mój kolega jest blacharzem. We dwóch po prostu działamy sobie po godzinach. 2-3 godzinki dziennie, przeważnie. Czasami godzinkę krócej, czasami godzinkę dłużej. Czasami w ogóle nie pracujemy, robimy sobie jakieś przerwy. Czasami w sobotę się zdarzy też pójść na przykład na parę godzin, jak trzeba coś polakierować albo coś po prostu zrobić, jak termin goni. Także nie pracuję wcale dłużej niż w Anglii. Znaczy, pracować może pracuję dłużej, powiedzmy tą godzinkę dłużej, tylko że tam ja zawsze patrzę, ile jestem poza domem. Bo skoro tam pracowałem 10,5 godziny, pół godziny odrabialiśmy przerwę i półtorej godziny zajmował mi dojazd, ja byłem 12 godzin poza domem. Tutaj jestem w pracy 8 godzin, a czasami nawet krócej. Dojazd w to i z powrotem zajmuje mi około pół godziny, więc to macie 8,5 godziny. I nawet jak ja pójdę na te 3 godzinki jeszcze sobie dorobić, to macie 11,5 godziny. No to już nawet powiedzmy, że te 12 godzin. Taki sam czas, jak pracowałem w Anglii. Jak byłem poza domem w Anglii. Tyle tutaj też jestem poza domem, więc akurat tutaj nic się za bardzo nie zmieniło. No i co? Generalnie, no tak jak mówię, tutaj więcej nie będę nic chyba wam mówił, bo takie obszerne podsumowanie mieliście po roku. Tak jak mówię, może ja mam szczęście, tutaj na razie jeszcze nie mieszkam oczywiście, ale sąsiedzi wydają się naprawdę w porządku, jak słyszę. Jakie mają co po niektórzy z sąsiadami problemy, to aż się łapię za głowę. Tutaj na szczęście wydaje mi się, że powinno być ok. No i ja też mówię, że mówię, może mi się akurat poszczęściło, bo ja póki co nie miałem w Polsce jakichś większych problemów, ale wiem, że ludzie mają różne problemy, naprawdę różne problemy przy budowach domu, przy
przy nawet gdzieś tam działkach, przy pozwoleniach na budowę, problemy z urzędnikami, problemy z ludźmi. No nie wiem, mnie to na razie, ja już jestem 2 lata, ale mnie to na razie wszystko omija, te wszystkie problemy. Nie wiem, tak jak mówię, może ja mam szczęście po prostu, a może ci ludzie trochę przesadzają. Ciężko mi powiedzieć, chociaż wiem, że niektórzy nie przesadzają, że niektórzy naprawdę gdzieś tam mają różne problemy. U nas też prawo jest słabo skonstruowane. Można na wszelaki sposób to prawo po prostu sobie interpretować. To jest bardzo, bardzo duży minus. Słuchajcie, nagrywam już 20 minut. Takie podsumowanie po 2 latach. Nie będę się tutaj zbytnio już rozwijał na ten temat. W każdym bądź razie, na sam koniec, do Anglii na pewno nie wracam. Jestem zadowolony z życia w Polsce, jest mi tutaj dobrze. To jest po prostu moje miejsce na ziemi. Każdy musi znaleźć swoje. Nie żałuję powrotu. Jestem z wami szczery. Jeżeli bym żałował powrotu, to uwierzcie mi, że już by mnie tu nie było. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, po prostu. To jest moje miejsce na ziemi i ja tutaj zostaję. Póki co, a jak będzie w przyszłości, nikt tego nie wie. A może kiedyś wyprowadzę się do Hiszpanii albo do Włoch? Nikt tego nie wie. Póki co zostaję tutaj, kończę ten dom, czekam na wprowadzkę. Jeszcze zostało sporo rzeczy do zrobienia, ale wszystko jest na dobrej drodze. Za tydzień, za troszeczkę ponad tydzień przychodzą już chłopaki od elewacji. W sobotę widziałem się z moim kolegą, który będzie robił tutaj docieplenie poddaszy, układał płytki, robił łazienki. Także zobaczycie wszystko po kolei. Może jeszcze na koniec kilka największych plusów, no bo to w końcu podsumowanie, to jeszcze dobra. Kilka największych plusów, które mi przyjdą do głowy życia w Polsce i kilka największych minusów życia w Polsce. To może zaczniemy od minusów, tak na przekór. Więc największe minusy życia w Polsce to dla mnie jednak troszeczkę inna mentalność ludzi jest, to prawda. Chociaż to też by można uznać za plus, wiecie, bo dla mnie Anglicy są bardzo, bardzo dwulicowi, naprawdę. Takich dwulicowych ludzi nigdy wcześniej nie widziałem, ale mentalność jest taka, że po prostu nawet jak ktoś się, jeżeli to nawet jest fałszywy uśmiech, to na ulicy ktoś tam się uśmiecha i nie ma takiej złej krwi i takiego spojrzenia spod byka. Wiecie, o czym mówię ci, co siedzicie za granicą. Jakie jeszcze największe minusy? Polityka, napuszczanie na siebie ludzi, dwie główne partie rządzące, które tak naprawdę są siebie warte, napuszczają ludzi na siebie. Wiecie doskonale, o których partiach mówię, ci, co mają największe poparcie w sondażach. Za nimi stoją dwie telewizje, za jedną TVP, za drugą TVN, szczują na siebie ludzi. I te rozmowy o politykach i kłócenie się to jest dla mnie bardzo, bardzo duży minus życia w Polsce. W Anglii oczywiście też są tematy polityczne, ale wydaje mi się, że jest to na zdecydowanie niższym poziomie. Następny minus, wyższe podatki niż na Zachodzie, na przykład niż w Anglii. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o podatek dochodowy, o ZUS. To jest też duży minus dla mnie. Większe są dużo koszty prowadzenia działalności. To jest też duży minus. Jeszcze miałem jakieś minusy, tylko mi teraz wyleciało z głowy. Czekajcie chwilkę. No, nie przypomnę sobie chyba teraz. Na pewno sobie jeszcze jakieś... No, prawo jest źle skonstruowane w dużej mierze. Można prawo interpretować na wszelaki sposób. Różnie po prostu można interpretować i według widzimisię urzędnik może interpretować prawo według swojego widzimisię. O, w ten sposób powiem. Dobra. I na koniec jeszcze może kilka plusów.
Przede wszystkim dla mnie to jest zauważalne, jest zdecydowanie większa przestrzeń do życia. Jeżeli chodzi o to, na przykład jak kupujecie działkę na wsi, stawiacie dom, to macie większą przestrzeń po prostu do życia. Ta działka jest większa, większy ogród i tak dalej. W Anglii ta ziemia jest horrendalnie droga. Dlatego też ogródek ma często 1 albo 2 ary. Więc to jest dla mnie duży plus. Z tego, co tak teraz mi przychodzi do głowy, bo ja mówię, że to jest wszystko na spontanie nagrywane. To przede wszystkim, że jestem u siebie. Nikt mi nie przyjdzie i nie da do zrozumienia, że po prostu jestem gorszy, jestem człowiekiem drugiej kategorii, a miałem takie sytuacje w Anglii. Tylko dlatego, że jestem obcokrajowcem i jestem napływowy. Przyjechałem tam zarabiać pieniądze. Więc to jest dla mnie duży plus. No cóż, znajomi na pewno, rodzina blisko. To też jest następny plus. Tutaj mam w ogóle dużo więcej znajomych niż miałem tych znajomych w Anglii. Pewnie dlatego, że tutaj się urodziłem i zdecydowanie więcej lat żyłem. Na emigracji byłem tylko 7. Więc to też jest na pewno duży plus. W tym momencie, co dla wielu na pewno jest to zaskoczeniem, ale dla mnie w tym momencie plusem są moje zarobki w Polsce i to, na co mnie stać. A stać mnie jest na więcej, niż było mnie stać w Anglii. Wiem, że wielu ludzi zwyczajnie tak nie ma i nie będzie miało, ale ja tak mam i mogę tak śmiało powiedzieć. No i co? To chyba na tyle. Dałem kilka plusów, kilka minusów, więc to na tyle. Kończmy to podsumowanie, takie spontaniczne, szybkie. 2 lata minęło, jak jeden dzień, można powiedzieć, w tej Polsce. Jedziemy dalej, oglądajcie dalej kanał, dajcie komentarz, dajcie łapkę w górę lub dajcie łapkę w górę, w dół, jak ktoś woli. Dać łapkę w dół, nie mam z tym problemu żadnego. No i co? Generalnie do zobaczenia w następnym odcinku. Dalej będą odcinki z budowy. Pokazuję koszty tej budowy mojej w domu, w Polsce, czyli w moim domu. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.